Panie przewodniczący, w świetle argumentacji przedstawionej przez pana profesora Chmaja chciałem zwrócić uwagę, że wniosek, który jest dotknięty brakami formalnymi, nie istnieje. Ale tego proszę nie powtarzać tych samych argumentów. Panie przewodniczący, ja nie powtarzam tych samych argumentów. Od 5 miesięcy powtarzacie te same argumenty, nie będziemy nad nimi debatować. Ciągle to samo. Panie przewodniczący, pan powiedział, że musimy debatować nad wnioskiem. Wniosek, który jest dotknięty brakami formalnymi. Proszę zapytać pani prokurator. Pani prokurator świetnie się zna na kodeksie postępowania karnego. Jeżeli wniosek ma braki formalne, to tego wniosku nie ma, a więc nie ma nad czym debatować. Powtarzam, pani marszałek skierowała do nas ten wniosek, my go mamy rozpatrzyć. Dziękuję bardzo, jeszcze pan poseł. Proszę bardzo, pan poseł. Joński, tak było potem. Czy mnie słychać? Panie przewodniczący, wysoka komisjo. No faktycznie, to co pan wczoraj zrobił, a nie można tego odrywać od tego, co się dzisiaj tutaj dzieje, jest skandalem. Nie wpuścił pan parlamentarzystów na posiedzenie komisji, bądź też wybiórczo potraktował, bo kilku parlamentarzystów spoza komisji było obecnych. W tej sprawie dzisiaj wystosujemy odpowiednie pismo i będziemy się rozmawiać z panią marszałek Sejmu, bo na to nie możemy pozwolić. To jest nasza praca, ale też mamy jasno zapisane te uprawnienia w regulaminie Sejmu. Pan to złamał. I celowo pan to zrobił, bo rozmawialiśmy z panem, żeby pan wpuścił parlamentarzystów, którzy stali przed komisją. To po pierwsze. Po drugie, niech pan wytłumaczy, dlaczego wgląd do akt mają tylko posłowie tej komisji. Przecież my mamy głosować ten wniosek również na posiedzeniu Sejmu. Jak posłowie mają głosować ten wniosek, skoro nawet nie mają wgląd do akt tej sprawy? Pan powiedział, że 4 parlamentarzystów się zgłosiło, aby przejrzeć te akta. My byśmy bardzo chętnie przejrzeli te akta. Tylko dlaczego pan uniemożliwił? Przecież ja pamiętam... Ale to też powtarza pan, panie pośle, przepraszam, też powtarza pan argumenty, które były przedmiotem obrad wczoraj. Członkowie komisji wiedzą, powtarzam po raz kolejny, zarządzenie pani prokurator dopuszcza tylko i wyłącznie możliwość zapoznania się z aktami sprawy przez członków komisji. I to się nie zmieni. Czy państwo będziecie na ten temat mówić jeden, drugi, trzeci czy dziesiąty raz? Ale pan składa wniosek formalny? Tak, tylko pan pozwoli. Jeszcze pan poseł Głogowski. Panie przewodniczący, nie skończyłem. Nie to skończyłem. Proszę skończyć. Nie skończyłem. Otóż, kiedy państwo prezentowaliście pana prezesa Banasia na funkcję prezesa, a była to pani poseł Anna Milczanowska. Ale proszę złożyć wniosek formalny. Wniosek formalny. Czy ktoś mi może nie wyłączać mikrofonu? Przepraszam bardzo. Tak... Pan przewodniczący. Ja wyłączam, bo pan... I proszę do rzeczy. To bardzo proszę pana, że pan mi nie wyłączał tego mikrofonu. A ja proszę, żeby pan do rzeczy mówił. Ja mówię do rzeczy, dlatego że państwo przedstawialiście dossier pana prezesa, wczesnego kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przekonywaliście, jaki jest dobrym kandydatem. Związek taki, że nawet pan poseł Śniadek... Proszę, jeszcze raz proszę, do rzeczy. Jaki pan składa wniosek formalny? Panie przewodniczący, składam wniosek formalny o zamknięcie obrad, i umożliwienie wszystkim parlamentarzystom wglądu do akt. Ta sprawa została już rozstrzygnięta. Czy pan może mi nie przerywać? No ale ja, proszę, ja nie mogę pan, nawet wniosku złożyć, bo pan mi co chwilę wyłącza mikrofon. Ale no będę panu wnoszę jeszcze raz pan mówi nie do rzeczy. O zamknięcie obrad i umożliwienie wszystkim parlamentarzystom wglądu do akt i dobrze, wniosku prokuratora bardzo. Przechodzimy generalnego. Do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Został złożony wniosek. Przechodzimy do głosowania wniosku o zamknięcie obrad i umożliwienie członkom komisji zapoznania się z aktami sprawy. Proszę o przygotowanie. Jest wniosek formalny, głosujemy go. Nie. Ale nie ma. No. Nie ma, jest wniosek formalny. Nie. To jest zaprzeczenie. Nie. No, to będzie bardzo. Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z państwa jest za tym, aby to jest najdalej idący wniosek, żeby zamknąć obrady, tak? Kto jest za tym, żeby zamknąć posiedzenie w celu umożliwienia członkom spoza komisji zapoznania się z aktami? Kto jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
Wszyscy posłowie oddali głos członkowie komisji. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowało 17 posłów za wnioskiem, 8 przeciw wnioskowi, 9 posłów. Wniosek nie otrzymał większości. Przechodzimy do... pan poseł Głogowski, pan poseł Zieliński. Jak to dokończyć? Dziękuję. Ale pan już składał. Proszę bardzo, pan poseł Głogowski. Panie przewodniczący, ja mam nadzieję, że pan pozwoli mi, członkowi komisji, kilka zdań dosłownie na temat merytorycznych, na temat sprawy, którą się zajmujemy, ponieważ ani 5 miesięcy temu, ani wczoraj poza formalne rzeczy nie wyszliśmy. Ja mam notatki sprzed 5 miesięcy, których nie miałem okazji skorzystać, bo także to posiedzenie zostało zamknięte. Więc naprawdę dosłownie 2 minutki. Chciałem podzielić się refleksją, że ta sprawa dosyć dobrze ilustruje stan funkcjonowania państwa pod rządami, pod obecnymi rządami, bo sprawa złożenia zarzutów prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, bo przekonaliśmy się, że rzeczywiście czasami niektóre rzeczy partii obecnie rządzącej nie wychodzą, nawet dość proste rzeczy jak podwyższenie podatków najbogatszym, a obniżenie najbiedniejszym, co wydawałoby się prostym zarzutem, ale w to, że nie działają sprawnie służby różnorakie, nie jesteśmy w stanie uwierzyć i nie jestem w stanie uwierzyć, że kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie został dokładnie sprawdzone wszystkie jego oświadczenia majątkowe przed powołaniem na tę funkcję. I to, że też pomiędzy momentem ogłoszenia, że są jakieś zarzuty, podejrzenia, a z złożeniem tego wniosku do Sejmu, do naszej komisji minęło tak dużo czasu, to też jest zastanawiające, bo przecież pokazaliście, że jeżeli chcecie coś robić, to robicie to w ciągu kilku godzin, to poważne zmiany w prawie. Więc te zarzuty też, których waga nie jest zbyt wielka, to są zarzuty dotyczące oświadczeń majątkowych czy podatkowych, ja oczywiście nie chcę ich dezawuować. Wiemy, że macie większość i one będą sprawdzone przez sąd. Ale jestem przekonany, że te zarzuty wynikają z czegoś innego. Chodzi o to, żeby dezawuować wszelkie prace Najwyższej Izby Kontroli, te, które się dokonały w ostatnich miesiącach dotyczące chociażby Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonującym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, organizacji wyborów kopertowych, też tych innych rzeczy, które Najwyższa Izba Kontroli dokonuje i zapowiada, kontroli wykonywanych przez merytorycznych i fachowców pracujących w Najwyższej Izbie Kontroli. I te zarzuty, to, że sprawa ma trafić do sądu, wynikają tylko z tego, żeby można było dezawuować oczywiste rzeczy wyciągane przez Najwyższą Izbę Kontroli, dlatego że podpisał jej prezes, wobec którego jakieś zarzuty zostały przedłożone. Więc jestem przekonany, że wam się to nie uda, że to, że tak się jakoś złożyło nad czym, co was bardzo zaskoczyło, że na czele Najwyższej Izby Kontroli stoi osoba niesterowalna, niezależna, jeszcze znająca się na tej robocie, bardzo was boli i robicie wszystko, żeby starać się deprecjonować efekty pracy Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Zieliński. Następny. W kontekście tej ostatniej wypowiedzi pana posła Głogowskiego, a także w kontekście w ogóle zachowań i wczorajszych, i na posiedzeniu przedostatnim Komisji Posłów Opozycji, wobec dzisiejszej wypowiedzi chciałbym krótkie pytanie skierować do pani prokurator. Czy ja dobrze pamiętam i czy prawdą jest, że u początku postępowania prokuratorskiego leżało zawiadomienie złożone do prokuratury już po wyborze pana prezesa Banasia na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli przez posłów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej? Czy taki był początek, czy chronologicznie tak to właśnie wyglądało? Bo mam taką pamięć, ale chciałbym ją zweryfikować. Dziękuję bardzo. Tak, 26 września 2019. Proszę bardzo, panie prokurator. Może pan przewodniczący będzie prowadził, a nie pani prokurator. To nie jest ten urząd. Pytanie do pani prokurator. Pytanie do pani prokurator. Proszę bardzo, proszę udzielić. Tak, 26 września 2019 posłowie Koalicji Obywatelskiej, pan Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Mariusz Witczak złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Kotula. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W kwestii formalnej chciałbym tylko przypomnieć, że zawiadomienie o posiedzeniu dzisiejszym komisji zostało nam dostarczone dnia 14 stycznia i w tym zawiadomieniu otrzymaliśmy informację, że będzie to posiedzenie zamknięte z klauzulą zastrzeżone.
ale to chodziło o komisję wczorajszą. Natomiast w tej samej informacji jest też zapis o tym, że jest to kontynuacja posiedzenia komisji z sierpnia. Przypomnę, że posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Immunitetowych w sierpniu było otwarte. Była przestrzeń do debaty, byli obecni posłowie, którzy są nie tylko członkami tej komisji, ale także inni parlamentarzyści, którzy mają do tego prawo. Panie przewodniczący, zawiadomienie zostało wystawione 14 stycznia, natomiast opinia BAS-u do uzasadniająca posiedzenie zamknięte została nam wczoraj dostarczona przed komisją około godziny 13 na nasze iPady. Nie mieliśmy wcześniej informacji takiej, ani tego uzasadnienia. Pan wiceprzewodniczący Zieliński mówi tutaj o karygodnym zachowaniu, ale ja przypomnę, że to, co wydarzyło się wczoraj, to jest po prostu jakaś szopka noworoczna. Znaczy obradowanie w pomieszczeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zabieranie nam telefonów, iPadów, długopisów, zegarków, to nic innego, tylko po prostu szopka. Po co te wszystkie tajemnice? Pozwólcie nam po prostu o tym debatować. Jeśli nie macie nic do ukrycia, niech ludzie to zobaczą. I przypomnę raz jeszcze. Te zarzuty dotyczą nieścisłości w oświadczeniu majątkowym. To nie jest kwestia zdrady stanu, oskarżenia o szpiegostwo. Nie bardzo rozumiem, czego się boicie, dlaczego po prostu odstawiacie taką szopkę. To wy wczoraj doprowadziliście do sytuacji, w której najpierw pozwoliliście innym parlamentarzystom, którzy mają prawo być obecni na komisji, na tą komisję wejść, a potem próbowaliście się ich pozbyć. Wczoraj pan przewodniczący przeprowadził głosowanie o posiedzeniu zamkniętym, po czym raz jeszcze dzisiaj zwołuje posiedzenie i raz jeszcze będziemy przeprowadzać to głosowanie. To znaczy absolutnie, przepraszam bardzo, ale przysłowiowo nic tu się kupy nie trzyma i wiemy, jakie są wasze intencje. To znaczy zwołanie o godzinie 23 wczoraj dzisiejszego posiedzenia komisji pokazuje, i wiemy to wszyscy obecni na tej sali, że wyszło polecenie z Nowogrodzkiej o tym, żeby na tym posiedzeniu Sejmu, niezależnie od tego, czy ta debata się odbędzie, czy posłowie będą wiedzieli, dlaczego i nad czym głosują i jakie są argumenty do tego głosowania, żeby prezesa NIK pozbawić po prostu immunitetu. To jest polecenie polityczne, to jest decyzja polityczna, która wyszła z ulicy Nowogrodzkiej i pan próbuje to po prostu za wszelką cenę dzisiaj realizować, odbierając parlamentarzystom prawo do przebywania na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Urbaniak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. To jak w intencji tego, żeby po 5 miesiącach zrobić chociaż jeden konkretny krok do przodu, bo mnie bardzo zaniepokoiło, że wczoraj na tym posiedzeniu zamkniętym pan przewodniczący użył sformułowania, że akta zostały uzupełnione, wniosek został uzupełniony i jest pełnomocnictwo pana prokuratora generalnego udzielone panu prokuratorowi Święczkowskiemu do podpisania tego wniosku. A dzisiaj pan użył, a pan jest adwokatem, więc myślę, że pan wie, o czym mówi. Powiedział, że dotarła taka informacja. Między jednym a drugim jest różnica. A panu posłowi Szczerbie pan odpowiedział, że nie jest członkiem komisji. Ja jestem członkiem komisji i chciałbym, aby w trybie natychmiastowym pokazano mi ten dokument, który powinien znajdować się właśnie, powinien być uzupełniony do tego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że w dniu wczorajszym i w dzisiejszym zresztą też państwo nadal nie zmierzacie do tego, żeby odnosić się do zarzutów, które zostały zawarte we wniosku prokuratury. Przypominam, tam jest 13 zarzutów. 10 dotyczy oświadczeń majątkowych, jeden dotyczy kwestii zaniżania podstawy opodatkowania związanej z wynajmem nieruchomości i dwa z kwestią nakłaniania urzędnika państwowego do przekazywania informacji z postępowania przygotowawczego, więc proszę być precyzyjnym, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii oświadczeń majątkowych. I państwo, na pierwszym posiedzeniu, na drugim jest trzecie posiedzenie i ciągle nie ma debaty i dyskusji związanej z tym przedmiotem postępowania, czyli z wnioskiem prokuratury. Państwo cały czas tylko i wyłącznie skupiacie się na tych kwestiach albo politycznych, albo proceduralnych. Jak powiedziałem, jeżeli pan mecenas, pełnomocnik osoby objętej wnioskiem ma rację, to przecież to sąd rozstrzygnie. My nie jesteśmy sądem. Na każdym postępowaniu, etapie postępowania państwu przypominam, komisja nie jest sądem
i Sejm nie jest sądem. Przypomnę jeszcze raz, nigdy do tej pory akta postępowania przygotowawczego nie były dostępne członkom spoza komisji. Członkowie z reguły w 99% debata na komisji kończyła się na jednym posiedzeniu. Państwo byliście zapoznani z wnioskiem i na podstawie tego wniosku zapadała decyzja, czy kogoś pozbawić, opiniujemy, tak, o pozbawieniu immunitetu lub nie. I my teraz tylko opiniujemy wniosek, czy ma być pozbawiony immunitetu, czy nie. Pozbawienie immunitetu nie powoduje, że pan prezes przestaje pełnić swoją funkcję. No przecież dopiero prawomocny wyrok sądu może do takiej sytuacji doprowadzić. Proszę przypomnieć sobie, jaka była poprzednia sytuacja z wnioskiem dotyczącym pozbawienia immunitetu poprzedniego. A ja państwu udzielę głosu, nie trzeba trzymać, bo... To ja bardzo proszę. Bo możecie być zmęczeni. Przypomnę, że poprzedni wniosek dotyczący pozbawienia immunitetu pana Krzysztofa Kwiatkowskiego nie był rozpatrywany, ponieważ pan prezes Kwiatkowski zrzekł się immunitetu i co? I do dzisiaj nie, postępowanie nie jest zakończone i nie wiemy, czy jest winien, czy nie jest winien. I tak samo tutaj. My nie jesteśmy od tego, żeby rozstrzygać, czy prezes Marian Banaś jest winien, czy nie jest winien. To sąd dopiero może rozstrzygnąć. Jak... Czy my tutaj pozytywnie zaopiniujemy, czy negatywnie Sejm rozstrzygnie, czy będzie to pozbawienie immunitetu, pan Marian Banaś nadal będzie pełnił tą funkcję. Więc wasze zarzuty, że są jakieś polityczne uwarunkowania, są absolutnie chybione. Kiedy sąd to rozstrzygnie, nie wiemy. Czy rozstrzygnie to w tej kadencji, czy w następnej, czy w ogóle zdąży do końca kadencji pana Mariana Banasia, że tak powiem, rozstrzygnąć jego sprawę prawomocnie, tego też nie wiemy. Więc te zarzuty są absolutnie nietrafione i są nieprawdziwe. Mamy rozstrzygnąć wniosek skierowany przez panią marszałek. W związku z tym, że nie ma dalszych, czy wnioski formalne zostały złożone, najdalej idący został rozstrzygnięty, bo jest wniosek o zamknięcie dyskusji. Nie, chciałbym mój uzupełnić cały czas. Nie, to jest, panie przewodniczący, krótko. To jest wniosek o zmianę prowadzenia obrad. Tak jak to przedstawił pan przewodniczący Urbaniak, chodzi o to, żeby posłowie komisji regulaminowej oraz posłowie spoza komisji mieli prawo upewnić się, czy słowa pana przewodniczącego, które odnoszą się do zarządzenia, istnienia tego zarządzenia, nie istnienia tego zarządzenia, po prostu potwierdzić. Naszym obowiązkiem jako posłów jest pracowanie na dokumentach. Przed chwilą przegłosowaliśmy wniosek, czy macie państwo się zapoznać. Akta są w prezydium komisji, każdy z państwa ma prawo się z tym zapoznać. Nikt tego nie robi. Państwo nie przyjdziecie, nawet nie zapoznacie się z tymi aktami, a teraz składacie, ale krótko, już bardzo krótko pan powiedział, wniosek o zamknięcie dyskusji, przechodzimy. Nie, to będzie wniosek o przerwę w związku z powyższym, panie przewodniczący, ponieważ uważam, że posłowie, którzy dzisiaj zabierali głos, mają życzenie zapoznać się z tymi aktami w sekretariacie komisji regulaminowej. W związku z powyższym składam wniosek formalny o przerwę w obradach do czasu zapoznania się i ustalenia, czy istnieje zarządzenie prokuratora generalnego upoważniające swojego zastępcę do złożenia wniosku. Proszę przygotować głosowanie, jeżeli chodzi o kwestię przerwy w obradach. Panie przewodniczący, jakaś kolejność? Więc będziemy go głosować. Które wnioski pan będzie głosował, które nie? Powiedziałem, wniosek o przerwę w tej chwili. Czy ja bym mógł zobaczyć ten dokument? Pan powiedział, że tylko członkowie komisji regulaminowej. I jestem członkiem komisji regulaminowej. Chcę zobaczyć ten dokument. Głosujemy, wniosek o przerwę. Nie, panie przewodniczący, gdzie jest ten dokument? Bo jeśli go nie ma, po 5 miesiącach, to chyba ktoś się boi go podpisać. Panie przewodniczący, jest wniosek o przerwę, więc musimy go przegłosować. Kto z państwa jest za tym, żeby zarządzić przerwę? Pan przed chwilą powiedział, że dopuści do głosu osoby, ale przerwa jest, wniosek o przerwę, musimy go przegłosować. Pan przed chwilą kto z państwa posłów jest za tym, żeby... Kto z państwa posłów za tym, żeby zarządzić przerwę? W celu zapoznania się z tymi wnioskami, o których tutaj była mowa. I z zarządzeniem pana, proszę bardzo, jest dostępne. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Teraz głosuj wniosek.
Dziękuję bardzo. Głosowało 17 posłów, 8 za przerwą, przeciw 9. Wniosek nie uzyskał większości. Złożyłem wniosek o zamknięcie dyskusji. Proszę o przygotowanie głosowania. Panie przewodniczący, prosiłem o głos. Prosiłem o głos. To nie tylko pan mecenas prosił, tutaj więcej osób prosiło. Proszę o przygotowanie tego głosowania. Zamknięcie dyskusji. Panie przewodniczący, powiedział pan, że pan mnie dopuści do głosu. Chcę zabrać głos w kwestiach merytorycznych. Już wszystko powiedział. Panie przewodniczący, nie, nie wszystko powiedziałem, panie przewodniczący. Pan jeszcze nie otworzył dyskusji. Głosujemy. Jak ją pan chce zamykać? Przed chwilą powiedział, panie przewodniczący. Reprezentuję osobę, która jest stroną postępowania. Kto jest za wnioskiem o zamknięcie dyskusji? Otworzył dyskusji. Narusza konstytucyjne prawo do obrony. Panie przewodniczący, czego pan nie rozumie? Była część formalna na razie. Dyskusji nie rozpoczął. Pan chce zamykać coś, czego pan nie otworzył. Proszę. Miał głos. Chcę, żeby pan nie dopuścił do głosu. Ale pan już miał głos. Kto jest za wnioskiem? No przecież pan nie może zamknąć dyskusji. Wczoraj pan zamykał posłom drzwi, dzisiaj zamyka głos do dyskusji. No przecież, panie przewodniczący, niech pan otrzeźwieje. Kto się wstrzymał od głosu? Przeciw też było już. Proszę słuchać. Dziękuję bardzo, że wszyscy posłowie zagłosowali. Głosowało 17 posłów za wnioskiem, 9 przeciw, 8. Nikt się nie wstrzymał. Dyskusja jest zamknięta. Proszę o opuszczenie sali przez wszystkie osoby, które nie są członkami komisji. Zostają tylko członkowie. Proszę nam pokazać dokument, którym pan w tej sprawie wyklucza posłów z posiedzenia. Po pierwsze. Po drugie, chciałabym zapytać pana, bo zamknął pan dyskusję, ale nie złożenie wniosków formalnych. Dziękuję nie ma bardzo. Możliwości, jeżeli, żeby pan jeżeli je wykluczył. Jeżeli państwo nie opuszczacie sali, to proszę członków komisji do sali 301 w budynku K. No ale to nie jest sąd kapturowy. To nie jest sąd kapturowy, panie przewodniczący. Każdy poseł ma prawo uczestniczyć w obradach komisji. Panie przewodniczący, czy członkowie komisji mają uciekać przed innymi posłami? Uniemożliwia pan zabranie głosu parlamentarzystom. To jest kuriozalna sytuacja. Ponieważ zakończyliśmy obrady jawne. Ja rozumiem, ale panie przewodniczący. Pan prowadzi działania bezprawne i to jest naruszenie bardzo poważne. Koniec części jawnej. Ale panie przewodniczący, zapraszam do sali 301. Pan zamknął dyskusję, której tylko i wyłącznie część formalna, a moje obawy i obawy pana profesora Chmaja się potwierdziły. To, co ujrzałem, to jest zwykły list pana prokuratora Ziobry, że on upoważnił, a nie upoważnienie. Do wniosku jest potrzebne upoważnienie, a nie list, że ktoś kogoś upoważnił. Czy pan wie, że rozpoczyna się Sejm? Czy pan wie, że rozpoczyna się posiedzenie Sejmu? Jakie 25? No nikt nie będzie biegał. Panie przewodniczący, apelujemy do elementarnej uczciwości. Tu są łamane standardy prawa państwa demokratycznego i są tworzone nowe kazusy, więc nie ma na to naszej absolutnej zgody. Mamy prawo do zapoznawania się z aktami sprawy.